Mógłbym w sumie przynieść komputer cały swój setup w ogóle do małego pokoju, który kiedyś będzie mojej córeczki, ale... Ale niestety wiąże się to z faktem, że będę siedział... A, nie wiedzieliśmy, że to super. Że będę siedział jak taki burok w małym pomieszczeniu przez ponad 8 godzin dziennie. I nie będę korzystał ze swojej szafy. Siema, Bisman. Znowu takie same rozpoczęcie jak poprzednio. Jasny gwint. Pasek i Tear of the Goddess. Sprzedajemy mi się? Zaczynamy. Zarożnica, czy się siedzi w dużym czy małym pomieszczeniu? No komfortowo psychicznie jest bardzo dużo. Wolisz siedzieć zamknięty w pomieszczeniu, które ma 2 metry kwadratowe, czy wolałbyś siedzieć w pomieszczeniu, które ma 50 metrów kwadratowych na przykład? Mówiąc jakiś tam, nie wiem, załóżmy w ekstremalnych przypadkach. Jakim autem jeździsz? Mam Toyota Avensis. Z Morelą. No i też jakiś wygrywalny przedmiot. Bo redemcji to my nie zrobimy. No i jest Lipton Tea. Nie ma żadnego upgrade'u. Absolutnie żadnego. Jak go uratował? Jaki klacz. Dobra. Okay. Wiem, że woodlandy tu są, ale to jest ciekawszym rozstawieniem, to jeszcze tak mi się wydaje. Ludzi gra predatorami. QSS-a zrobił już, no czyli będzie forsował. Dobra, chyba nie ma sensu predatorów iść za bardzo. Na razie zostawimy tak, zobaczymy. Ktoś mi podarował subskrypcję, dziękuję ślicznej osobie, to był Goldil. Jest jeden problem tylko, jeśli zrobię to tak.
Jeśli chcę mieć 20 golda z karuzeli, to nie mogę grać tym kogiem. Git 17, za czym co dostanie mamy pasek i łezkę. Dzisiaj mamy Lagord. Pasek i łezkę. Najbardziej nam pasuje Zephyr, łezka. Robimy Zephyra. Pam pra pa 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 ra pam. Siema IDK. No i piknie. No i piknie, tam się podoba. Ważne, żeby Nautilus był z przodu. Z racji tego, że... jeśli grasz Inferno, twoje cele muszą stać w nieruchomo, więc on musi przetrzymać ich w momencie, jak oni stoją w ogniskach. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Poproszę timeouta. Klap, klap! Klap, 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 wielka sra! Czy coś wygra ten pan? Zaraz zobaczymy, się okaże. Czy wielka gra rozda coś dla ulanego? Uwaga, 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 uwaga! Niestety, prawie timeout, zobacz! Tak jak sobie zażyczyłeś, byłby timeoutik, ale no niestety. Niestety, niedaleko. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w wielkiej grze. I do zobaczenia następnym razem. Timeout wygrał? No prawie, no niestety. Inferno Kiana jest po prostu rewelacja, chyba moja ulubiona postać. Poważnie. Inferno Kiana dla mnie jest asem. To jest po prostu aziorstwo. Ja też jednego proszę. Syny Menyu! Klap, 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 klap dla Syny Menyu. Za czym, czy wygra Suba? Czy wygra Subika, czy może wygra Timeoutik? Patrzcie, jak było blisko. Jakbyś był subem, to byś w tym momencie wygrał VIP na kanale. A jakbyś był subem i by ci wylosował tu, to byś miał główną nagrodę. Nie fart, panie, nie fart. Było blisko. Kurde, Kindred tu jest. Co ja sprzedawałem? Nikt nie wie. Kindred tu. Tu tak. Jeden level up. Byśmy mieli tutaj jeszcze tych mistrzów.
Czy ja chcę stary krzywe robić? No tak średnio. Nic nie dostał? No niestety, jak się nie jest subikiem, to ma się tylko ograniczone nagrody. Jakie najlepsze team kompty w tej chwili? Jak zhyrolujesz, to Rangers z Wardenami najlepsi. Nice. Ale żeśmy dostali upgrade'ów. Jasny gwint. Ocie gwint. No dobra, teraz możemy grać. Powinniśmy utrzymać win streak'a dzięki temu. Czy jak się wypiem, ale bez suba, to pole nagry jest jak liczona? No, tak jakbyś był bez suba. Gram od początku setów w TFT i nie wiedziałem, że Kiena może być w różnych wersjach. No widzisz, czegoś się zawsze nauczysz u mnie na streamie. Ajajaj. No szkoda, że nie mam jeszcze upgrade'u tutaj frontline'u, by nam to bardzo wspomogło, tego winstreaka. Ale powinniśmy to i tak wygrać. Ten Yasuek zmarł... zmarł szybko, wam powiem. Kiana z Zephyrem też jest rewelacja. Teraz wam, jeśli nie wiecie dlaczego Kiana Zephyr to jest jedno z moich ulubionych, w ogóle Kiana Zephyr Inferno to jest mój najulubieńszy zestaw, jeszcze tylko jeszcze Shojina brakuje, tak naprawdę. A dlatego, że ona jak skacze, to podbija Zephyrem gościa, na którego w teorii powinno skoczyć. Zazwyczaj jest to jakiś po prostu bait, żeby ochronić jakiegoś Karego, bo to w tym momencie może skoczyć na kogoś, kto ma o wiele większą wartość. No, weźmiemy tą zerę. Niestety jeden golda tylko, no ale trudno. Siema Mikoś, witam w piątek. Paszka. Jak tam idzie? Przedmiotów pod Rangerów to tak średnio mamy, znaczy że jeszcze mamy łezkę jedną i w sumie mamy jednego statika. Oj, nie ma ja. To nie jest takie głupie, wam powiem. To nie jest takie głupie. Kolejny Olaf. No szkoda, że nie gram berserkerami. O, dziękuję. Kurde, ten Yorick.
No, no, zobaczymy. Powinniśmy tak wygrać walkę, więc będziemy w stanie go kupić, tak mi się wydaje. Widzicie, jak tutaj Zephyr zadziałał i ona sobie skoczyła teraz na tego głównego Kerego. I cyk. Siedzi pan. Jak i zmiażdżyła taki Jana. Wyobraźcie sobie, jakby jeszcze miała Shojina na sobie. To było ogólnie po prostu rzeźnik. A raczej rzeźniczka. Dobra, level 7 za chwilę. Bardzo potrzebuję tego Nautiliusa, bardzo. Stawiam piwo, jak wygra to 100 HP. Nie piję alkoholu, ale dziękuję. No ja jestem nie do końca jeszcze przekonany, w którym kierunku pójdziemy dokładnie. Dobre pytanie ze 100 punktów. Ale trzeba by chyba zrobić przedmioty. Tak mi się wydaje. Ludena i tak nie będziemy robić. Zrobimy tego statika. Tylko z tym defcapem nie jestem przekonany i tu bym poczekał. Bo ile gra poisonów? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobra. Potencjalnie 4-5 poisonów. Więc warto zrobić lokety. Nie. No i Lipton. No posoczku, posoczku. Ile gra Yasuo? Jeden. Co jest, ona nie dostaje z ulta, jak jest w Switchu? To ciekawe. Nie widziałem. Pierdzielona Soraka. Nie jest jeden armor. Ten jest brany od razu przez kogoś, nieważne jaki ma przedmiot. On go nawet nie potrzebuje, widzicie? Zostaw ten armor. Dzięki. Parararam, parararam.
Jest bardzo istotne, żeby być odpornym na poison. Mega to jest istotne. Dobra, no nic, no nie będziemy, nie ma co kombinować, mamy dużo HP, dobrą ekonomię, nie musimy się spieszyć, teraz najwyżej przegramy, nie wiem, może za jakieś 20 HP, teraz jeszcze przez te dwie rundy i rolujemy sobie po raptorach na spokojnie. I zobaczymy, co nam dojdzie. Czemu ona, Kiena, co? Prąbało cię, Kiena? Gdzie ty poszłaś? Już była obok Ezreala. Ktoś wytłumaczy mi, o co tu chodziło? What? Co tu się stało? No Varusa biła, Ezreal zjechał na dół, a ona poszła tutaj. Okej, gościu. Straciliśmy 11 HP. Trzeba było jeszcze przestawić Wardena w jedno w lewo, no ale trudno. Znowu bije nie tam, gdzie trzeba. Okej. 7 HP przez to. Bomba. Przydałoby się trafić Shadow Lux. Chociaż nie jestem pewien, czy 6 Shadowów jest w ogóle naprawionych. Powiem wam szczerze. Aha, to wszystko. 102 golda, by the way. Przydałby się krystal. Właśnie dlatego przydałby się krystal. Ale byka.
Ale byka tej. Jaka ranga? Grandmaster obecnie. No nie znam, tak. Sam powiedzieć, na razie tak zostawiamy, no. Jakbyśmy mieli Malphite'a na srebrnym, to nie wiem, czy bym czasem go nie zmienił na dwóch tylko Wardenów. Powiem szczerze. A nie czterech. Widzicie? A teraz Qiyana... Zobaczcie. Teraz Qiyana zaczęła atakować target, który jeszcze był w Zephyrze. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. No, niestety, ten Lucian mnie tutaj trochę zniszczył. Myśmy tak trafili sobie Sincha. Ja jeszcze bym spivotował w Poisonę. O, drugi loket. Nie, nie bierz. Nie bierz. Nie bierz gnojusz gumy tego loketa, ani mi się waż. Dobrze. Super, dzięki. Trzy poizony w lobby, a nie biorą loketa. Niesamowite to jest. Ocean Avatar. Jakbyśmy trafili Sincha, to jeszcze możemy spiwotować sobie. Dzięki temu wskoczy na Koga. Cyk, Qiyanka. Bez tego byśmy nie wygrali tej walki. Jak jest na postaci teraz tarcza z loketa, to nie działa efekt Poison? Zawsze tak było. Poison musi zadać damage, a nie zadaje damage'u, dopóki nie przejdzie przez tarczę. Więc Mountain i lokety, czy na przykład tarcza od Karmy, przeciwdziała Poisonowi. Tarcza z loketa nalicza się między innymi... nie da tylko na 2 lub 3 jednostki? No lepiej, no ale no... Kto by się spodziewał, że Malphite'a nie podniosę jeszcze do drugiego poziomu? Te Anki. No różnica jest niewielka. To jest ile? 25 AP.
No, teraz oczywiście, no. Rewelacja, dzięki. HP? No nie możesz tego tak liczyć. Liczy się na postaci. W przypadku, kiedy ja liczę na temat... liczę przeciwko Poison, daje to 50 HP efektywnie na każdej postaci. 50 HP to jest jeden autoatak. Ja marudzę, że Malphite jeszcze nie skoczył? Nie, odpowiadałem, dlaczego były lokety na Malphite, bo byłem przekonany, że upgrade'uje bardzo szybko. Ale nie wyszło. Przestawił, niestety nie zdążyłem już zauważyć. No i tak jest okej. Okay. Olaf zginął. GG. Kiedy jest set trzeci? W marcu.